8 osób nie żyje, a ponad 60 zostało rannych. Do tragedii doszło w wyniku pożaru, który wybuchł w zakładzie karnym w Teheranie. Więźniowie zginęli wskutek uduszenia się dymem. W rozmowie z BBC irańscy dysydenci oskarżyli reżim o użycie ostrej amunicji i celowe podpalenie więzienia Evin w Teheranie, czyli miejsca przetrzymywania wielu więźniów politycznych reżimu. Według tych ostatnich danych zginęło 8 osób, a ponad 60 odniosło uszczerbek na zdrowiu. Ale jak twierdzą więźniowie, którym według BBC udało się skontaktować z mediami zagranicznymi, liczby te są zdecydowanie zaniżone.